Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na coś absolutnie wyjątkowego. Zapraszam Was na rozmowę z Januszem Leonem Wiśniewskim, czyli polskim pisarzem, który jest również poliglotą. Zaprosił on mnie do swojego biura we Frankfurcie, więc idę dzisiaj do niego po to, aby pokazać Wam rozmowę z nim na temat języków obcych. Także zapraszam do oglądania. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia na tę rozmowę. Dziękuję za zaproszenie mnie tutaj. Bardzo ładne. Oglądałam materiał o panu z Uniwersytetu w Toruniu pod tytułem Leon Naukowiec. I tam opowiada się pracownik ówczesnego ośrodka obliczeniowego, który mówił, że pan przez cały czas w każdej wolnej chwili wodził ze słownikiem języka angielskiego. I cały czas uczył pan się tych słówek. I wykorzystywał pan do tego każdą wolną chwilę. Dlaczego pan to robił? Czy to dla pana było w jakimś sensie ważne? Pan chciał podróżować, to wiem. Czy właśnie dlatego pan się uczył tego angielskiego? Nie, wtedy wówczas nie. Nie tylko dlatego. Dlatego, że ja studiowałem fizykę. Tak naprawdę wówczas, w tamtych czasach, wszystkie, zresztą do dzisiaj tak zostało, wszystkie publikacje ważne w fizyce, a później w informatyce pojawiają się w języku angielskim. I to było głównym powodem do tego języka. Poza tym wówczas pracowałem, dorabiałem sobie, podróżując jako pilot wycieczek zagranicznych biura podróżarmatów. Znajomość angielskiego była strasznie niepotrzebna, aby zdać tam niezbędne egzaminy. Poza tym ja zawsze chciałem znać języki, czytać przede wszystkim książki w oryginale. I stąd taka nieprawdopodobna, jakaś taka pasja, która zaczęła się tak bardzo intensywnie na trzecim roku tej fizyki. I na pierwszym ekonomii, bo ja swoją fakultetę dwa studiowałem, aby się tego języka nauczyć, ponieważ nie miałem czasu i pieniędzy na jakieś KMPiK, wtedy MPiKów nie było, na jakieś kursy. Postanowiłem się sam nauczyć. I w języku najważniejsza jest przede wszystkim niezwykła dyscyplina. Trzeba otaczać się tym językiem, szukać tych możliwości. I teraz one są wszędzie, teraz są portale, teraz jest radio, teraz jest telewizja. W tamtych czasach nie było tego. Właśnie nie było dostępu. Chciałam zapytać, jak pan rozumiał ten problem, skąd pan brał materiały? Nie było do tego. Słuchałem jakieś radia BBC, jak się dało złapać. Kupowałem książki w języku angielskim. Szczególnie na różnym poziomie, od bajek począwszy, naszych spisze skończywszy. I chodziłem z tymi książkami wszędzie, gdzie była możliwość, czytałem, dlatego że czytanie jest niezwykle istotne. Dlatego że jeśli jakieś słowo pojawia się któryś tam raz z rzędu i jego nie rozumiemy, to w końcu zaglądamy do słownika, znajdujemy jego znaczenie i później to słowo nie jest problematyczne. Ale przede wszystkim niezwykła dyscyplina. Obojętnie jak zmęczona, albo jak pijany byłem, to były takie studenckie czasy, zawsze przed minimum 15 minut darowałem angielskiemu, aby się go uczyć. Minimum 15 minut dziennie. Minimum, ale zdarzały się dni, gdzie ja siedziałem po 2-3 godziny, chodziłem z ćwiczeniami do angielskiego, w kolejkach po stypendium, w kolejkach po wszystko, bo w tamtych czasach wszędzie były kolejki. Czytałem, uczyłem się, słuchałem, wyszukiwałem ludzi, z którymi mogłem prowadzić konwersację cudzoziemców, a przez to pilotowanie wycieczek zagranicznych, pilotowałem głównie amerykańskie grupy. Miałem naturalną okazję do mówienia. Jeśli pani przez 2 tygodnie w autobusie z 40 Amerykanami jeździ po Polsce i musi po raz 46 opowiadać o Auschwitz, to wtedy człowiek w sposób naturalny się uczy. I zresztą to był mój drugi język, który chciałem opanować. Ja znałem język rosyjski. Wygrałem w szkole średniej olimpiady z języka rosyjskiego. O, naprawdę? W skali województwa. Zresztą notabene brałem udział również w olimpiadzie z języka angielskiego uniwersytetu na 5. roku. Skusiłem się nagrodą 5000 zł i słownikiem korumpiłem i postanowiłem uczestniczyć w niej, chyba zająłem 2. miejsce tutaj już, tak? Zajmowałem się języka angielskiego. Także języki zawsze miałem. Rosyjski był po prostu językiem obowiązkowym w szkole, tak? Język w tamtym pokoleniu, język rosyjski był językiem obowiązkowym. Było politycznie korekt nie uczyć się, bo to był język politycznie kojarzony z jakąś opcją nam narzuconą, ale ja uważam, że języki nie są niczym w tym winne, ale politykę do języków mieszają się zresztą bardzo rosyjski zeszły pokokoło. Ma pan teraz okazję do tego, żeby mówić? Niezwykle jestem wdzięczny
swoim upartości i swoim pomysłowi, żeby się tego rosyjskiego uczyć, ze względu na to, że od momentu, kiedy moje książki wyszły w Rosji, bywam tam w Rosji, muszę się niezwykle panią pochwalić, że od ostatniej wizyty na moich spotkaniach z czytelnikami nie potrzebuję tłumacza. Czy to jest dla wydarki przede wszystkim oszczędność, a dla mnie no, miłe uczucie, daję sobie radę bez tłumacza i mogę kontakt z czytelnikami rosyjskimi i ukraińskimi, bo tak prawie wszyscy mówią również po rosyjsku, też tam bywam, porozumiewać się bez tłumacza. Co czytelnicy niezwykle doceniają, mówię na nich pewnie śmiesznie z akcentem, tak jak ci kucharze francuscy mówiący tak słodko po polsku na telewizji, ale doceniam to. Doceniają to. Teraz tak od 30 lat mieszka pan w Niemczech. Wyjechał pan właściwie nie planując tego, nie spodziewając się tego chyba. I nagle znalazł się pan w Niemczech. Nauczył się pan też niemieckiego przekazu, prawda? To jest też taka dziwna sytuacja. Ja pochodzę z rodziny, w której mama urodziła się w Berlinie. Babcia też mówiła po niemiecku, takie zabory wtedy były. Czasami jak mama z babcią omawiały, że te seksualne sąsiady, które chciały, aby dzieci zrozumiały to i mówiły do siebie po niemiecku, ale ja się nigdy niemieckiego tam nie uczyłem. Może to wynika to z kolei z historii mojego ojca, który był więźniem obozu koncentracyjnego. Jak babcia z mamą po tym niemiecku rozmawiały, to widziałem, jak mu na rękach włosy stają. Nie nauczył mnie nienawidzić Niemców, tak jak sama matka nie nauczyła mnie kochać Niemców. Ale ten język nigdy mnie nie interesował, nigdy nie wiązałem przeszłości. Nawet ten przyjazd tutaj, jakąś taką poczekanią do wyjazdu do USA. Troszkę się przedłużyło. Przedłużyło się troszeczkę. W filmie niepotrzebny był w ogóle niemiecki. Wystarczył angielski. Nawet preferowany. To była bardzo międzynarodowa firma już od wówczas. Mój dyrektor, sam robił doktorat w Stanach Zjednoczonych, gdy mu zaproponowałem, żeby mi sfinansował naukę niemieckiego, to powiedział mi tylko, a po co? Ale żyję tutaj, muszę tu żyć, chcę tu żyć. Aby ten świat zrozumieć, aby w nim uczestniczyć, trzeba znać ten język i zacząłem się sam uczyć. Czyli znowu? Sam się nauczyłem, ale tu jest o wiele łatwiej, jeśli pani jest zanurzona w języku, jeśli media są w języku, jeśli gazety, telewizja, ulica. W tym budynku, gdzie się mieści moje biuro, tak naprawdę ja mówię tylko w jednym języku, po angielsku, dlatego że w mojej firmie pracuję około 14 narodowości. Dyrektor nawet mówi po niemiecku. Jest Holendrem, w związku z tym wszystko komunikują się po angielsku. Przy automacie do kawy czasami po niemiecku. Na ulicy mówię po niemiecku, a w domu jakiś ktoś się w domu. No to mówię po polsku, także każdego dnia mówię trzema językami. Z córkami rozmawiam po polsku? Z moimi córkami rozmawiam po polsku. Taka była umowa z moją żoną. Był zakaz mówienia po niemiecku w domu. Absolutnie używam tego słowa celowo, zakaz. Dlatego, że wiedzieliśmy, że jeśli nie będziemy mówić z nimi po polsku, to one utracą ten język. A chcemy, żeby komunikował się z babcią w Polsce. I dlatego mówię po polsku. Obcy wyczuwają w tym akcent. Czasami mieszają niemieckie słowa, ale to jest normalne. Nikt nie powie urząd pracy, tylko każdy powie Arbeitsamt. Ja też tak mówię. Bo są pewne skróty, jak się tu mieszka. Słabo piszą po polsku. Nie chodziły nigdy do polskich szkół. Natomiast mówią po polsku. Potrzebnie kolegów w Polsce zupełnie biegnie. Natomiast między sobą czasami jak się kłócą, to kłócą się po niemiecku, aby pewnie wyrazić te emocje, które nie mogą wyrazić po polsku. Ale ze mną mówią zawsze po polsku. Jeśli przychodzą ze swoimi chłopakami Niemcami, to oczywiście językiem, którym się posługują, jest niemiecki, ze względu na ich obecność. Ale uczą nawet tych chłopaków polskiego. To dobrze, polski to piękny język. Zna pan jeszcze jakiś język oprócz tego? Nie, niestety znam tylko niemiecki, angielski, rosyjski. No to nie jest tylko. No ale miałem taką krótką przymiarkę języka, który mi się zawsze podoba, ale który jest dla mnie wyjątkowo trudny, jest francuski. Ale gdy chciałem go uczyć intensywnie, wybierałem akurat na stypendium naukowym w Stanach Zjednoczonych. I wszystko to poszło ze sobą. Nie zostały tylko książki, które pożyczyłem z biblioteki i do dzisiaj nie oddałem, bo to już 20-30 lat. Ale nie, to jest tylko, to są tylko te trzy języki. Ubolewam, że francuskiego nie znam, chociaż wiem, że praktycznie niż byłby hiszpański. Ze względu na ilość ludzi, która mówi hiszpański. Ale i hiszpański, i francuski.
jest piękny język. Może jeszcze pan znajdzie kiedyś czas na naukę. A pani ile ma języka? Pięcioma. Tak biegnie pięcioma. Pięcioma. Jakim? Niemiecki, angielski, hiszpański, polski, no i polski. Ojej, to zazdroszczę. Dobrze, to bardzo dziękuję za tę rozmowę. Zapraszam. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Cześć.